dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Salton Sanctuary. No i cóż, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem dużo się wydziało. Dzisiaj mam poziom 81, co jeśli się nie mylę powoduje, że udało mi się wyfarmić 20 poziomów. Mam też 130 tysięcy soli. A wszystko to jest spowodowane głównie jedną rzeczą. A konkretnie dwoma. Pierwsze, chciałem ulepszyć sobie postać trochę. A drugie, chciałem sprawdzić pewien eksperyment. I dzisiaj zrobimy obie rzeczy. Drzewko umiejętności 21 pereł. I tak, najpierw zacznijmy od tego, co chciałem zrobić eksperymentalnie, czyli... Bicze klasy 5. Dużo siły woli dzięki temu uzyskamy. Dużo pereł jednak wydamy też. Ale wszystko to jest, można powiedzieć, z jednego powodu. Chciałbym przetestować bicz, który jest oferowany, jeśli się nie mylę, w formie transmutacji dowolnego innego bicza, Chambata, czy jakkolwiek to nazwać, z rogiem smoka krakeńskiego, czy jak ktoś tam nazywał. Kosztowało to 100 tysięcy soli, dlatego też mamy ponad 100 tysięcy. Reszta jest na ulepszenie. A pozostałe perły chciałbym wydać na trochę magii. W ten sposób mam dostęp do wszystkich możliwych zaklęć. Oraz dostaliśmy dużo bonusów do magii, bo mieliśmy wcześniej 33 z rękawicami, teraz mamy z rękawicami 39, więc wow. No, a teraz tak, potrzebujemy transmutacji oczywiście. I chciałbym przetransmutować zwyczajnego batoga. Nie w kiś niemieckowca, to nie. Nie w panąc okowy. Chociaż to jest też kotrzące. No to nie, nie. Nie tego szukamy. Nie ogon skorpiona, nie garota ofiarna, a ogon Feniksa, biczomiecz, który już bazowo ma nie zgorsza obrażenia, ale weż 12, tak czy jak bierzemy go. I ciekawa sprawa właśnie, jeśli to chodzi, bo samą perłę na to coś zdobyłem z naszego kolegi tutejszego, tego tu właśnie chodzącego, na którym farmiłem. I sama perła... Potężna i rzadka, z tego co się orientuję. Też jest bronią, akcesorium, którego... Ja się nie mogę powiedzieć, że nigdy nie widziałem. I tak, sam biczomiecz ten, którego tu używam, jak widzicie, jest... niby zwykłym mieczykiem jednoręcznym. Ale... z jakiegoś powodu ma nazwę biczomiecz, więc musi mieć jakąś taką specjalną funkcję. Aha, okej, okay. Silny atak jest atakiem biczopodobnym. Okej. Okay. W jednej ręce, co prawda, ale no nadal. Podoba mi się. Będziemy musieli to przetestować. I tak, właśnie te perły, których wcześniej, jak podkreślam, nigdy nie widziałem. No, wypadały z tego kolegi. Jak widzicie, jeszcze tutaj cztery. Więc tak. Dodatkowo wypadało z niego dużo tego oraz rozkazy króla. Tak więc, właśnie w tym momencie chciałbym ulepszyć ewentualnie trochę tego batoga, bicza, ogon Feniksa, jak zwał, tak zwał. No mamy chyba nawet dużo materiałów na to. Zawsze ulepszymy. Nie będzie może aż takie potężne jak te inne bronie, ale kto wie. Może będzie to nawet dobra alternatywa, jak potrzebuje czegoś szybszego. A następnie chciałbym ulepszyć jeszcze nasz kijek, bo... No chyba mogę, jeśli się nie mylę. I... przypalony medalion. Okej, czyli dalej nie możemy, bo nie mamy medaliona. A i właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Zdobyliśmy to są... jakiś dziwny coś, który okazuje się, że relikwiarz jest zamiast kadzielnic, jeśli chodzi o ulepszenie tutaj chyba. A może on jest później? Nie wiem, nie wiem, tak czy jak no. Taka informacja na razie, tego nie będę wydawał. Bo nie ma po co. Tutaj jeśli zdobędę medalion, to oczywiście skorzystam kiedyś. Chociaż chyba medaliony można kupować u tej postaci, którą ostatnio spotkaliśmy. I właśnie kot przez chwilę wskoczył na biurko. Więc za jakieś mruczenia, przeszkadzania i tak dalej, to z góry przepraszam. Ale nad kotem to ja władzy nie mam. Oczywiście. Więc no, różnie może być. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Medaliony później też pogarniam i tak dalej. A póki co, rozkazy króla. Ulepszenie kolejne, jarzębinowego pastorału, które da nam więcej mocy. I tak, no, zrobione i... jestem pastorem. Chciałem ulepszyć jeszcze. Chyba go nie ma. To siódemka to jest... Max? Chyba?
A tak, bo naprawdę nie widziałem go tam na liście. Sprawdzę jeszcze raz, ale... No naprawdę, no... Wydaje mi się, że zniknął. Okej, jest tutaj niby pastoru jeden, tutaj drugi, ale jest na razie później. Różne bronie, no i... Po prostu go nie ma. Dobra, no to... Zakładam, że w takim wypadku może to był... O, może to był właśnie koniec już ulepszania. I tak... Podoba mi się ten moveset. A, tylko jedną rzecz chcę jeszcze szybko sprawdzić. Szybkość taku, czy to znaczy zwiększy? No, na pewno trochę. Okej, można fajnie też machać, bo mało to żre energii. Piękne, piękne. No, może to być naprawdę dobra broń dla nas. Jednak póki co... Czy waży to mniej od miecza mojego tamtego? Czy nie? Jeśli tak, to jak najbardziej to będę sobą nosił, jeśli nie chcę korzystać z tamtych mieczy. Jeśli waży więcej, to... No, jeśli waży więcej, to nie ma sensu tego nosić, więc... tak, wezmę z powrotem tego miecza. Z powrotem błyskawicę. Z powrotem dwuręcznie. I tak, wyruszymy już na zemstę. Przynajmniej spróbujemy się zemścić na tym tutaj bosie. Co może nie wyjść, oczywiście. Ale potencjalnie wyjdzie, bo mamy ulepszenie chyba 3 stopnie większe niż to, co mieliśmy wcześniej. No, 74 magii teraz, jeśli chodzi o moc. Wcześniej to było chyba poniżej 60. Więc no, życzcie mi szczęścia i zobaczymy, jak to wyjdzie. A, póki co tak. Zanim pójdziemy dalej, to tak szybko. Wzywamy tu od razu to. I Murdiel Lamal, ponownie. Więcej życia, więcej wszystkiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I czy obrażeń też jest więcej? Nie byłbym też taki pewien. Życie na pewno jest odrobinę chociaż więcej. I szczerze powiedziawszy, tak. Chyba jest jakaś tam różnica w tych obrażeniach. Nawet jeśli nie jakaś olbrzymia, to chyba jest. Będzie zgon? Pewnie. Wow, nie ma zgona. I dysbalans nas dopadł, oczywiście. Jak pilnuje się, żeby mnie boss nie dobił, to zapominam o tym, że muszę używać raz na jakiś czas mojej błyskawicy. Brawo ja po prostu. No ale tak, nie przejmujcie się tym wszystkim. To tylko 20 tysięcy, co znaczy pokonanie tutaj tego przeciwnika zaledwie 4 razy. Tak, 4 razy. Przy czym z pierścieniem na sól, który obecnie noszę, i innymi takimi rzeczami, to jeszcze daje łącznie 24 tysiące. Jest to też częściowo spowodowane tym, że postanowiłem tutaj właśnie dodać w przywódce. Głównie z myślą o tym, żeby właśnie trochę więcej soli dostawać. Nie jest to idealne, ale no, zawsze coś. I właśnie jeszcze przy tym jesteśmy. Tak, wiem, że bardzo szybko mówię. Nie wiem, czemu tak nagle się zrobiło. A wezmę z portem to. I w takich konfiguracjach. Zapomniałem jeszcze o jakimś pierścieniu. Tak, jeszcze o czymś zapomniałem, ale dobra, teraz się tym nie przejmujmy. No, to w takich konfiguracjach też spróbujemy teraz tutaj zwyciężyć. Okej, teraz dla bezpieczeństwa elektryczność. Teraz trochę ognia. No, chyba się uda. Wszystko dzięki poziomowi, który teraz daje nam więc trochę HP-ków, przez co jesteśmy w stanie przeżyć część ciosów tego czegoś. I mamy zemstę. Piękne, piękne. Nie wiem, że to jest tym razem zasługa tego, że się przelewelowałem, ale tak, pokonane, jej. I co teraz, co dalej? Trochę Murdiel Lamal. Okej. Okay. No to chyba tyle. W takim wypadku niewielki łyk. Tutaj, tak, tutaj. Tutaj, tak. I... Chciałbym jeszcze jednego testa zrobić. Na przeciwniku tym tutejszym. Jeśli go znajdziemy, jest, dobra. Chciałbym zobaczyć, jaka będzie rzeczywista różnica w potędze naszej. Okej. Okay. Odczuwalna i przekaz baszerska z możnym władcy. Bezpośredniej różnicy nie jestem w stanie wskazać, oczywiście. Ale jaka była, ona była, nie była. Wystarcza teraz o jedno mniej zaklęcie na to, żeby
ubić tego gościa. Prymityw z tych ognistych, bo co do końca, co to nie jestem pewny. Ale dobra, mam tutaj też przywódcę, u którego możemy zwrócić uszy trendowego. Też od razu zrobię w zamian za miód czy leczenie. Powiedzmy, że jeśli chcę używać dużo magii, to miód. Ja wiem, że są też te inne, ale no, na razie to przyjmujemy i tak, jak zdobędę pozostałe rzeczy, które postaram się jakoś wyfarmić, niedługo też będziemy mieć maksa, będzie fajnie. A póki co, czy nasz kowal może sprzedaje teraz coś ciekawego? Chyba nic nowego nie ma z takich ciekawszych, bądź mniej ciekawych rzeczy. Chociaż jest stalowa zbroja, którą tak już chyba gdzieś znaleźliśmy. Ale dobra. No to jeśli jest taka sytuacja, to teraz jeszcze szybko tylko polazłbym do tej groty, tej nie pamiętam jak się nazywa, ale tak tej. Tam odwiedzimy tego nowego znajomego, którego tam ostatnio spotkaliśmy. Jeśli chodzi o ulepszania, zakupiłbym materiały na ulepszanie po prostu tego, jak to się nazywa. Na ulepszanie... No, słów mi brakuje, jak nazwać. No te na ulepszanie tego ogonu Feniksa, czy ktoś tam nazywa. I z tym wszystkim bym poszedł już spokojnie na kolejne zwiedzanie, które będzie tym razem do jakiej to lokacji? Pewien nie jestem, ale no. Do tej. Chyba do świątyni teraz mieliśmy iść. Do której znaleźliśmy dziwne przejście. Tak, faktycznie do świątyni. Bo właśnie ze świątyni to my trafiliśmy do tego zamku. Ale wydaje mi się, że zamka, ale wydaje mi się, że tam jest tego dużo więcej, więc zaraz zobaczymy. I wiesz, wraca jak wygląda sytuacja i tak, dobra. Ale pogadajmy, proszę, ostatnio zapomniałem. Słyszałeś o skarbie na tej wyspie? Jest zakopany głęboko, bardzo głęboko. Aha, i tylko tyle. No, dobra. Teraz jeśli chodzi o zakupy, nadal możemy tylko szkatułki soli. A tutaj, no, nadal tylko to. Jeśli będzie coś kiedyś więcej, to... Pani gdyby gra poinformowała, ale pewnie nie poinformuje, więc na razie po prostu wezmę tego 3 sztuki. To chyba wystarczy na zrobienie 4. Więc tak, okej. Okay. Trzymaj się, ty też się trzymaj, dobra. Dzwonimy, bo jestem leniem śmierdzącym. I teraz tak, gdzie teraz zostało pójść? Najlepiej byłoby to miejsce, gdzie jest kowal. Ale nie wiem, gdzie jest kowal, jest przewodnik. Ciężko będzie, chyba będzie coś takiego znaleźć. Latający zamek, nie ma przewodnika. Jest gward prochów, dobra, tu mamy wszystko. Nie jest to może idealne miejsce, ale znajdziemy jakiś sposób, żeby szybko tam się przebiec, gdzie trzeba. A właśnie, jest jeszcze handlarz. Zobaczmy, czy handlarz może ma w końcu coś ciekawego, bo ponoć czasami mają właśnie jakieś nowe towary ciekawe, ale tutaj na razie nic nie widzę. W tym miejscu są wiersze, włosy, żuchwy, okej, tu jakiś strój oficerski. Tutaj lampka, o której nie wiem, czemu nie pomyślałem wcześniej. Pierścień, który pokazuje, gdzie jest nasza sól. Fajne rzeczy, ale niepotrzebne. W takim też wypadku. Słuchaj, no kowal, wzmocnij no trochę ten ogon. Wiadomo, że nie będzie aż tak potężny, jak to tam było do tej pory z innym mieczem, więc to są dwa ręczniki. Ale tak, może jakąś tarczę nawet byśmy założyli dzięki temu, ostatecznie, czy coś. Kto wie. I właśnie, w sumie jak przy tym jeszcze jesteśmy, to może... Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale póki co pomyślę jeszcze nad tym, ale właśnie może warto będzie popróbować zabawy z tym. Jednoręcznie rzecz jasna. Chociaż wiem, że dwuręcznie tam zwiększa trochę obrażenia. W ten sposób i przetestować chociaż, jak to będzie się sprawdzało. Ale może nie kończyć na tych przeciwnikach. Chociaż, czemu by nie? Na tych też może. No, można by tylko... Ten duży uciekać, tych małych nie chcę tu łapać, bo to będzie wkurzające za bardzo. Więc tak... Teraz co, gdzie mieliśmy się w sumie udać? Okej, okay, można go tak męczyć. Bardzo dobra broń chyba w sumie. Dobra, no to...
W sumie pójdę tak, jak ja pamiętam, że można szybko właśnie dotrzeć do tych wszystkich miejsc. I zaraz zobaczymy, jak to dalej będzie. Okej. Trochę trzeba się męczyć z tym tutaj, oczywiście, bo nie bijasz tyle, ale tak, wydaje mi się, że to będzie sensowna broń. Tylko no, nie w zasadzie, że stoję i spam tak jak teraz. Co to nie? Tutaj też trzeba inteligentniej do tego podchodzić. Ale tak, wydaje mi się, że broń nawet nie zgorsza. Zdecydowanie to, że jest chyba minimalnie gorsza, jak na razie, niż to, co mieliśmy ostatnio, bo trzeba 3 ciosów na te tutaj pochliki, czy co to jest? Nie 2? Ale tak, nadal. Solidne, patrząc na to, że dużo mniej energii żre, przez co łatwiej będzie tutaj rolki z tym robić i inne takie rzeczy. Więc tak, tutaj pamiętam, że niektóre będą ożywać, więc lepiej być gotowym na to. Któreś będą ożywać, ale oczywiście nie teraz, kiedy tego chcemy. Tylko w jakichś tajemniczych momentach. Chociaż dobra. Tutaj można fajnie się ich pozbyć. Podoba mi się coraz bardziej. Tak, mamy jeszcze 7 pochodni. Powinno starczyć na jakiś czas. Widzę, też mogę to schować i tak możemy pójść dalej. I tak, w sumie coś mogę dodać. Dowiedziałem się, że w sumie oszukałem system trochę w tym miejscu. Bo teoretycznie ponoć nie powinienem być tutaj w stanie spaść i sobie spokojnie przeżyć, więc tak, zepsuliśmy system. Brawo my. Dojście tutaj powinno być jakieś właśnie bardziej trudniejsze, pochowane ze zagadkami, coś tam, ale... Ja się takim z detalem będę przejmował. Mamy ruiny świątyni. Mamy okazję do zwiedzania, mamy pająki. Okej. Zginęłem stąd w sumie w ogniu. Nie dziwię się. Ale tak... jak mówię, tutaj trochę jeszcze nie przyzwyczaiłem do broni. Będę głupoty robił pewnie często. W sumie też mnie zastanawia, czy lepiej mieć właśnie takie ciosy te biczopodobne, czy lepiej łazić dwuręcznie. Mieć po prostu najprościej w świecie właśnie jakieś takie inne akcesoria. W sumie nie wiem, może jakąś tarczę fajną właśnie warto byłoby też ubrać, kto wie. W takim najlepszym z najlepszych... To? Warto się zasłaniać. Parować. W sumie nie korzystam to bardzo nigdy z tarcz chyba. Co, nie zdziwcie się, jeśli będę namił. Ale tak, potencjalnie mam właśnie tarczkę. Okej. Wow, nie umiem nic dodać. Wow, po prostu. Skuteczność ta nasza była aż przerażająca. Okej. Jego w ten sposób jednak nie ogłuszymy, więc zginę. Mam go potę znowu? Czyżby? Nie, nie zginęłem. Więc na niego chyba lepiej... Co? Chciałem powiedzieć, że lepiej może właśnie byłoby używać tego, ale zasięg był chyba podobny. A nawet jeśli nieco... Jakimś tutaj... I na jednym, i na drugim jest w stanie nas od razu... pożreć. Okej. Atak biczem chyba jest, można powiedzieć, słaby? Potencjalnie? A my tracimy jeszcze dużo złota oczywiście, bo jakby inaczej. No, jako że starczy, nie korzystam, to chyba naprawdę lepszym wyborem będzie wziąć to dwuręcznie, póki co. Nadal na przyspieszonych animacjach. Okej, wiem, że tutaj te bonusy do obrażeń jakieś mogą być naprawdę cenne, ale wolę mieć po prostu przyspieszone animacje. Czy tak wiem, że dla niektórych może być takie... Gościu, grasz szybszą bronią niż wcześniej, a jeszcze chcesz przyspieszać animację. Po co ty to robisz? Ale tak, prawda z tego, że po prostu... No, podoba mi się taka opcja. Więc no, cały powód. Okej. Teraz tak spokojnie. Raz, dwa. I pokonany. Dostaliśmy nienawistną żuchwę. Okej. On nas ostatnio pokonał. Tym razem poczęstuję go trochę
ogniem, trochę błyskawicą, a trochę posiekam tego gościa i jego kumpla, który się pojawia później. W ogóle są, chyba zawsze prawie są, czy się chodzą parami. W sensie ci tutaj, nie pamiętam, jak się nazywają, ale tak, no. Dobra, czerwony odłamek. Teraz tak. Tam wyżej coś jest, jednak nie wiem, jak to zdobyć. Tutaj mamy wiersze. O, wajcha. Ciekawa sprawa, że w sumie znaleźliśmy wajchę do wyjechnięcia, stąd tak po prostu. Okej, okay, dobra, już wiem, że tutaj znowu oni będą. Więc tak, szybko pokonamy. I tak, zdecydowanie, mimo tego, że ten miecz niby jest słabszy obrażeniowo bezpośrednio, to nie odczuwam tych, powiedzmy, jako gorszą broni. Z tych rzeczy. Gromnik. Wygląda to jak jakieś zaklęcie? Tutaj? A nie. Czyli to jest inkantacja? Czyżby? Klasa druga. Przyjazny duch nieba, który podąża za tym, kto rzuci zaklęcie i co jakiś czas mieć te błyskawice w jego wrogów. Wezmę sobie. Może przetestuję za jakiś czas. I tak fajnie, że znaleźliśmy. A póki co idziemy dalej i... Tak. No i pokonujmy tych dziadów, po prostu. Tak chyba będzie najpierw. Padł, więc super. I w ogóle jaka jest różnica między tym, co mamy obecnie? 25-30, a tutaj mamy 33-65. Okej, okay. Dużo więcej mam na magii. Na fizycznych prawie różnic nie ma. Ciekawa sprawa w sumie. Ale tak, na razie tak się nie będę przejmował. Gdyby jeszcze tylko moje uniki szybciej wychodziły, to byłoby super. No ale nie ma co dziwić, że wychodzą wolniej, jak ten miecz jest jeszcze droższy. Chciałem powiedzieć droższy, chodziło cięższy, niż ten. Niż ten, który używa się wcześniej. I przy okazji nowy pierścień. To jest pierścień o nazwie... Krwawikowy pierścień. Okej, okay, zwiększa chyba obrażenie fizyczne w takim wypadku. Ja tak bym to interpretował. I proszę, znowu one. Nawet nie wiedziałem, że mają takie zdolności przewracające. Na przyszłość. I tak. Do tej przepaści chyba nie chciałbym się udać, więc no tak. W ten sposób będzie bezpieczniej. Zdecydowanie. No i teraz trzy sobie tutaj na głowę zrzuciłem. Tu jeszcze łatwiej będzie nie przewrócić. Dobra. Dobra. Jakimś z tym żyjemy. Nie wiem, jak ja to robię. To jest jakiś taki no fart po prostu. Dobrze, można iść tam niżej, albo iść się wyżej. Odpowiedź w takich sytuacjach prawie zawsze będzie brzmiała wyżej. Bo wyżej jesteście bezpieczni. W szczególności, jeśli u góry się wchodziło. Bo to jednak gra zdecydowała, że ma być niżej. Były takie momenty, kiedy to gra decyduje za mnie. Są co prawda trochę stresujące, irytujące czasami, ale no, w tym momencie akurat bardziej stresujące, czy właśnie bardziej irytujące to był to taki stres. O nie, znowu się zgubia. No i ewentualnie, jeśli nie jeszcze, tylko to o nie, zaraz się zgubię, co jeszcze takie delikatne było. Obym tylko nie zginął, bym tylko nie zginął. Ej, proszę, nie zginąłem, udało się jakimś cudem aktywować pułapkę przy okazji. Tak. No więc, co to chciałem? A, chyba nie jest aż tak źle. I mamy to. Jest ten skrót, którego właśnie szukałem. Gin. Dobra, magia działa. Jak widać, jest świetnie. Nie sprawdziłem, czy to mimik, na szczęście nie. I rozkazy króla. Fajne. Ale powiedziałbym, że trochę takie... No, jako znajdźka dla mnie to przeterminowane, delikatnie mówiąc, i jakieś szydło tu zdobyliśmy. Podejrzewam, że to będzie jakaś dziwna broń, więc od razu tutaj sprawdzę. Jak szydło to jest włócznia klasy
pierwszej, ale ze skalowaniem S-em. Nawet niezłe. Potencjalnie może być. Jednak nie gram tutaj podwłócznie. Więc, tak. Podziękuję. Po prostu za to. I chyba możemy schodzić głębiej, niżej, dalej. Potencjalnie tak. Część krana? Okej, skrzynia, która nie jest mimikiem w takim miejscu. Spaczone serce? Co? Spaczone serce. Tu jestem pewien, że to musi być jakiś dziwny przedmiot. Ale nie widzę tego. Czyżby jakieś zaklęcie może? Nie, boska wola, to nie, to nie. Nie, to chyba też tutaj nie będzie. A nigdy by gra informowała, gdzie coś się pojawia. Chociaż, dobra, zaryzykuję może. Że to jest jakieś, jakimś tam jakaś broń, to spaczone serce całe. Chociaż wątpię. I w ogóle jak z czasem? 26 minuta, okej, okay, nie jest tak źle. Już myślałem, ale nie, jednak nie. Dobra, a czy co, spaczone serce z pierścieniem? Chyba nie. Tak to też jest strasznie dziwne. Ale okej, nie. To co, materiałem? Tak, spaczone serce jest materiałem. Serce zgrodzonej bestii cierniste i spaczone przez pradawny grzech. Okej. I widzę ten świecznik. Widzę ten świecznik. Nie wiem, czy chcę tu iść, ale no muszę tu iść, więc... Łyknijmy dwa razy, bo jak widać mam teraz mnóstwo tego, no i... Witaj, czymkolwiek jesteś. Broń kran. Bierz strasznie dużo. Okej. Okay. To kolejny z tych bossów, raczej taki typu... Nie daj się trafić, bo jeśli się dasz trafić, to będzie po tobie. Ale no, na pocieszenie, nie wydaje się być najwytrzymalszy. Chyba, że się cieszyłem przedwcześnie. Okej, chyba... Cokolwiek się tu dzieje, chyba stosuję moc tajemną. Taka jest moja teoria. Okej. Okej. Tak długo, jak pamiętam o tym, żeby na przemian używać żywiołów, powinno się to udać. I błyskawica. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że fajnie, że tak to wyszło dzisiaj w tym odcinku. Bo znowu czuję się bardziej jak mag niż jak jakiś wojak z dodatkiem magii. Przez to, że teraz moja magia znowu jest tym, czego używam więcej. Ale tak, prochy runina, super. Co w sumie dalej? Tak nagle to oświęcenie opuściliśmy. Aha. Dobra, to chyba, żeby wrócić. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe miejsce, nie zaprzeczę. A proszę! A proszę, ja wiem, gdzie my jesteśmy. Ja wiem, gdzie my jesteśmy. Okej. Powiem w takim wypadku... Wow. Czyli cała ta lokacja była takim krótkim przejściem, na zasadzie... Jeśli masz te oba, to możesz przejść, chyba że da się jakoś bez tych dwóch. Tak, bez niebieskiego da radę. Okej, czyli niebieskie jest coś dodatkowo. Ale jeśli masz czerwone, to możesz tędy przejść. Fajne, fajne. Taka mini lokacyjka z takim bossem, ale tak, tak, podoba mi się. Zdecydowanie na plus. Gorzej tylko, że nie wiem, gdzie dalej stąd iść za bardzo. Dobra, pokonany, na szczęście. Chyba mogę wyknąć czerwonego odłamka, bo nie sądzę, żeby to była aż taka sprawa i... Okej, okay, już widzę gdzie. Już widzę, gdzie trzeba będzie. Więc jeszcze na chwilę, jako że mamy czas odcinkowy jeszcze przed sobą. Tak, wiem, że strasznie plączę. Wadą głupoty, nie musicie mi tego mówić. A, nie, myślę, że da się jakoś doskoczyć do tego, ale jednak nie. No tak. Tylko, że jeszcze mamy trochę możliwości, no to szybko się pójdzie załatwić, co trzeba.
A tutaj ewentualnie znajdzie jakiś sekret tej świątyni, czy cokolwiek tutaj zostało. Co? Czy jest coś więcej do zrobienia? Nie za bardzo, więc... Noż! Dzięki, gro! Jesteś wspaniała po prostu. Swoim odrzucaniem mnie czasami. Okej, pająk tutaj przyszedł, dobra. No to się zemścimy. Łatwo pokonany. Dostaliśmy czerwony odłamek leśnikieł. Czerwony odłamek, fajnie, leśnikieł. A, to jest jakiś nożyk, którego pewnie i tak nigdy nie użyję. Więc nie aż tak fajnie. Aczkolwiek i tak dzięki, gro. Aha, teraz jeszcze się na mnie rzucił, mnie pogryzł. I tak, 4 ciosy. Nie jest, że... Nie pamiętam, ile był ile potencjalnie... Brawo, ja znowu. Wymagało, powiedzmy, używa atakowanie ich jednoręcznie. Bo no, nie pamiętam najprościej w świecie. Ale wydaje mi się, że nawet jeśli... jak to się nazywa? Nawet jeśli wymagało, powiedzmy, że mniej, to znaczy więcej, co niewiele więcej pewnie. Teraz znowu jesteśmy w tym samym miejscu, czyli... Jeśli chcę odkryć, co tam... Jak się tam dostać, to muszę jakoś tędy chyba coś inaczej zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Nie, żebym był tego pewien. Okej, teraz tak, pamiętam. Muszę powiedzieć, tam bym nie chciał spadać. Tutaj będzie znowu chyba 3 albo 4. Co najpierw po prostu uniknąć, łamane na uciec. Tak, jeśli chodzi o to miejsce, to tutaj można było się dostać tylko w taki sposób. I tutaj ostatnio chyba spadłem właśnie, gdzieś. Diamentowa ikra. Okej, diamentowa ikra. Pamiętam, że do czegoś była nie ona potrzebna. Niestety, ni cholernie powiem do czego, bo już nie pamiętam. Ale pamiętam, że potrzebowałem, więc tak... Dzięki, gro, że no, pamiętasz. Szkoda, że ja niestety nie pamiętam. Co? To przeciwnik, który po prostu tak działa. No cóż, przeżyję. Przeżyję jakoś. Zobaczyć tylko, że teraz jestem tutaj, żeby tam się znowu o samą tą trasę iść od początku. Chociaż czy to coś złego? Nie wydaje mi się. Jestem w stanie spokojnie to przejść, nie marudząc. W sumie już marudziłem, ale tak bezproblemowo jestem w stanie to wszystko przechodzić, więc... Dobra, po prostu zróbmy to szybko i będziemy prawie na miejscu. No, jeśli chodzi o miecz, to też... Nie wiem, czy to tylko moje zdanie, czy coś, ale chyba lepiej wygląda chyba w wersji jednoręcznej, moim zdaniem. Co ciekawe, jest też szybsze, jak tak patrzę. No dobra, no. A tak ten taki biczowy to niekoniecznie, ale no, poza tym biczowym to... Machanie mieczem chyba jest szybsze właśnie jednoręcznie. Więc pozwólcie, że właśnie zostanę przy takiej konfiguracji. Teraz tak tutaj, jak chcę wejść, to zaraz będą pająki. Te, które mi ostatnio zrzuciły. Ale teraz nie mam, powiedzmy, cierpliwości na nie, więc tak, tak, tutaj. Tutaj była ta... Linka, chciałem właśnie powiedzieć, że warto byłoby ją ominąć, ale niestety jej nadal nie widziałem, przez co znowu jej nie ominąłem. Teraz tak, tutaj, jeśli chcę przejść, to musiałbym tak zrobić. Zaraz powiedz, zginę prędzej niż osiągnę, co chciałbym. No ale dobra, jakoś to będzie. Teraz tak, przewrotka. Na szczęście nie była aż taka potrzebna. I tak, mimo tego, że mi trafili, to udało mi się wrócić tutaj. Zdecydowanie jest szybsze. Patrzę na to, jak szybko pozbyłem się tego pająka bezproblemowo. Tak, zaraz będziemy tam, gdzie moja wylądowała. A dobra, więc tak, musimy zyskać to wszystko, a to oznacza najprościej w świecie konieczność zastosowania elektryki. Ewentualnie ognia. I właśnie znowu mamy też dziób Matki Merle. Czyli znowu znajdźkę z nich. A tak się nazywają te przeciwniki, Matka Merla. Wiem, że dziwna nazwa, no ale... Ja ją nadawałem. I teraz tak, tutaj mamy jakiś spadek oraz drabinkę. Na całe szczęście jest też drabinka właśnie, bo to jest jakby... No, to, co może mnie uratować przed śmiercią. Mimo tego, że często je sam ignoruję i przez co potem ginę, i się wkurzam na swoją głupotę. Tak, no tutaj jest bezdenna ciemność. Więc nie chcemy tam podchodzić, tu jest jakieś przejście w boka. To nie byle jakie przejście w boka, do sanktuarium, oj tak, lubię sanktuaria. I skoro to jest sanktuarium, to jeszcze zobaczmy, co będzie w tym kierunku. A, Brzezin.
czegoś tak. I jakieś duszki. Teraz zobaczymy, co to jest. Powiedziałem, że tutaj. A, duszki, klasa trzecia modlitwa. Okej, dobrze. Jakieś takie dla kleryków. Gdybym grał klerykiem, to pewnie bym z chęcią skorzystał. Jest to póki co. Że może na szczęście. Zależy, jak to patrzeć. No, póki co jestem magiem i. Kolejny bossu. Czyż. Nie widzę go tutaj, więc na wszelki wypadek jeszcze zobaczę coś takiego. Dobra, jestem i. Pożądaniec? Okej. Czy ja muszę być topór? Ktoś mi to wytłumaczył? Bo ja nie rozumiem chyba. Tak, są dwa duchy, które mnie próbują tutaj przeszkadzać i atakują. Ale bezpośrednio moim bossem jest. Znaczy moim przeciwnikiem jest topór. Okręcone. No ale okej, skoro tak chcesz gro, to niech i tak będzie. I widać, że ten topór najpotężniejszy nie jest, więc może nawet mi się uda za pierwszym podejściem go rozwalić, potencjalnie. No. O cholera, zapomniałem o dysbalansie żywiołów. Całe szczęście tym razem nie uderzył aż tak mocno, jak potrafi. A więc nie jest aż tak okropnie. Może jest, jeśli dostanę z topora. Wtedy boli mocno, ale tak. Okej, dysbalans żywiołów jest póki co w bezpiecznym stadium. I okej, topór leży na ziemi, to może spróbujemy tak. Ktoś go podnosi, więc uciekamy. Wypuszczamy trochę ognia. Oczywiście. Pierwsze co, butelka. Nie chcę paść. Mimo tego, że i tak mogę paść łatwo. I uwaga. Daliśmy radę. Co ciekawe, zniszczyło to zarówno topór, jak i duszka, którego trzymał. I drugiego duszka. To jest trochę niezrozumiałe, ale dobra. Topór jest pokonany. Tak. Trochę pożądańca. Na pewno też był za to jakiś achievement, jednak moje Epic Games jest zbugowane i czasami nie daje mi achievementów na czas. Tylko dopiero później. I tak, widzę tu jeszcze tutaj takie coś, więc zaraz to sprawdzę. Tak, zatopiona kadzielnica. Super, możemy jeszcze bardziej ulepszyć sobie tego. Jak to się nazywa? Tamto. Brakuje mi teraz słów. No, jeden z mieczy. Mamy tutaj też skrzynkę, w której możemy co znaleźć. Płomienną gwiazdę, lungi czardzieja i kurtę czardzieja. Okej. A najpierw zobaczymy, czy to jest w ogóle sensowne. Klasa zerowa. Cięższe? Nie, dobra, nie jest cięższe tego, co nosimy. Ale tak, jest tu i on. Znaliśmy je. Ruiny świątyni. Została zbudowana na północy jako świadectwo ludzkiej potęgi, ale została zbezczeszczona przez chciwość. I coś jeszcze. Urkowale mogli odrzucić bogów, ale nawet bezbożna kraina nie jest bezpieczna przed demonami. Do tej wnęki przywiodły mnie krótkie wiadomości, z których każda zawierała instrukcje, zapisane w martwym języku Tristini, okej. Znalazłem ubranie podobne do mojego. Możliwe, że mam cień, który zostawia mi wiadomości i nosi moje odzienie? Odkąd zabiłeś króla, niczego nie pragnę bardziej niż odkrywać. Ale teraz, kiedy chyba zrozumiałem, jaka moc tu drzemie, przepełnia mnie groza. Śledzę moje kroki, może odkryję odpowiedź. Okej, dobra. Brawo, gwiazdny klucz. Brawo. Tak, pójdziemy jeszcze może kawałek dalej. Chcę sprawdzić, czy może nie będzie zaraz jakiegoś sanktuarium bezpiecznego, czy czegoś tego typu. Chociaż chyba niedawno było, więc dziwne by było, gdyby kolejne sanktuarium za sanktuarium. No ale dobra, pójdziemy kawałek dalej po prostu. Tak to wiem, może coś naprawdę znajdziemy nawet. Okej, znaleźliśmy rycerza. Spotkałem tutaj prostą kobietkę z Kulakas. Chciałem wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jak może nie wiedzieć. Prawda jest prosta. Musimy wykonywać misję. Musimy eksplorować, musimy odkrywać, musimy zwyciężać, musimy przetrwać. Niestety pożarują bestie. Czy wiesz, że wyruszam na misję od 13 roku życia?
Zabijam łotrów i bandytów, badam nieodkryte jaskinie. Tylko podczas przygód moje serce zaznaje takiego spokoju. Myślę, że teraz wyruszę w lasy. Panuje tam mrok, pełno jest dziwnych stworzeń oraz przerażających trupów. Ale wiedz, przyjacielu, że w obliczu zagrożenia rozwijam skrzydła. Czasami najlepiej jest po prostu słuchać. Okej. Okej. Czyli ty o tym razem miałeś tam do powiedzenia. No dobra. Muszę przyznać, nie spodziewałem się czegoś w takim miejscu. Niemniej jednak fajnie, że tu jesteś. I teraz tak, czy ty dzięki temu mamy radę wejść? Ano daliśmy. Jest tu ciemno, więc od razu spalimy pochodnie. Przypalony relikwiarz. Okej. I te trzy sztuki, co oznacza, że możemy ulepszyć już na jeszcze wyższe stopnie tego mojego tutejszego tego. Rzezina. No proszę. Już znaleźliśmy znowu jakąś tam lokację. Ale okej. Ty chcesz brzezinę. Ja idę jednak tutaj. Zobaczcie, co my tu mamy. Jezioro Siam. I ten dziadek, którego widzieliśmy na samym początku. No proszę. Popatrz, jak daleko zaszliśmy. Te wyspy od bardzo, bardzo dawna. To powietrze i morska sól oblepiły mnie niczym stara skorupa. No i jeszcze rozbitkowie jak ty. Tak wielu marynarzy tutaj się rozbiło. Tak wiele ciał. Ciała dzielą tajemnice. Wszyscy zostaliście zdradzeni. Widziałem niewolników. Dziwki udających szlachtę. Widziałem żołnierzy i marynarzy, którzy rozbili się tym samym statkiem, ale mieli różne wyobrażenia o swojej misji. Biedni, smutni wędrowcy. Wiesz, kto was zdradził? I dlaczego? Miałeś znaleźć księżniczkę, a może nie? Wkrótce znów się spotkamy. Wow, po prostu wow. Okej. To jest jakieś jezioro w takim wypadku. I mamy sanktuarium. No cóż, mamy sanktuarium. Oraz jakieś kolejne mroczne, sekretne przejście. Ej, tak chciałem już powiedzieć, że na tym kończymy. I tak też będzie. Jednak zanim po prostu już zakończę odcinka, to jeszcze zobaczę, co my tutaj mamy. Kolejna diamentowa ikra i jakieś dalsze przejście. Dobra, nie. Już tego nie zwiedzam. Na tym naprawdę kończymy. Więc no, ja tutaj siadam. Jedyne co, to może złożę ofiarę w postaci przewodnika, żeby móc się tutaj teleportować spokojnie. I tak, no, ja kończę. Przed następnym odcinkiem postaram się zdobyć materiały na ewentualne wystuprecentowanie przymierza. Czy jak to się tam nazywa? A na tym to tyle, jak już powtarzam, więc no, do zobaczenia, no i trzymajcie się. Hej, hej!